Dziecinko, no bo też jeżdżę z nimi na różne wakacje, jeżdżę z nimi do Włoch, do Irlandii i jest no śmiesznie, tu zabawa jest. No i też przez Berlina znalazłam dużo innych też przyjaciół, dobrych ludzi. Dla mnie Berliny to jest całe życie. Śpiewam od dziecka, śpiewam do tej pory i na tyle ile mogę pomagam, współuczestniczę też w koncertach i mam nadzieję, że będzie tak przez wiele, wiele, wiele jeszcze lat. Dzięki Bajka za wszystko, kochamy Cię! Berliny to dla mnie sposób na odkrywanie siebie, połączony z pasją i zabawą wśród wspaniałych ludzi. Berliny są dla mnie drugą rodziną. Zdobyłam 5 nowych sióstr i brata i drugą mamę nową. I oprócz wspólnej pasji dzieli nas wieloletnia przyjaźń. To jest bardzo fajna grupa i większość z nich to moje przyjaciółki. Berliny są dla mnie jedną wielką rodziną. Zaczęłam uczestniczyć w tym zespole śpiewać w 80-tych latach, czyli jako jedna z pierwszych. I do dziś dnia wspieram resztę pokole i mocno trzymam kciuki. Dzięki Majka, że w ogóle to wymyśliłaś. Berliny to dla mnie przygoda. Przygoda, która już od małego prowadzi mnie po nieznanych zakamarkach świata, życia. Berliny są dla mnie przede wszystkim zespołem. Nauczyły mnie pracy zespołowej i w dzisiejszym życiu bardzo mi to pomaga. Do tej pory kocham śpiewać. Śpiew towarzyszy mi całe życie i nieprzerwanie. I to dzięki Majce, tak? Dzięki temu, że ona mnie zaraziła tą miłością do muzyki. Berliny to jest taka jakby moja druga rodzina, która jakby zawsze może mi pomóc w czymś. Spędzam z nimi super czas. Jest tu fajnie, śmiesznie. Rozwijam tutaj swoją pasję. Poznam tutaj bardzo dużo fajnych osób. Berliny to wielka rodzina, a pani Majka jest dla mnie jak druga mama. Kiedy miałam 7 lat, przeszłam do studia wokalnego Berliny. Nie sądziłam, że oprócz śpiewania będzie to wiele wyjazdów, że poznam tyle wspaniałych ludzi, że tak bardzo się rozwinę i że będzie to przygoda na wiele, wiele lat. Panie Majko, dziękuję. Berliny są dla mnie nieskończoną podróżą. Pani Majka dała nam niepowtarzalną możliwość wejścia do rodziny, jaką są Berliny, gdzie oprócz wspólnej pasji łączy nas też przyjaźń. To jest piękne, dziękujemy. Berliny są moim drugim domem, w którym już spędzam większość mojego czasu, ponieważ przygotowujemy się na różne konkursy i to właśnie jest bardzo dużą częścią mojego życia. Berliny to dla mnie drugi dom, w którym rozwijam swoją pasję, mam swoich przyjaciół i mam panią Majkę, która jest dla mnie jak mama. Berliny to dla mnie ludzie, którzy z dnia na dzień stali się moimi najlepszymi przyjaciółmi i z którymi spędzanie czasu to już nie tylko praca, obowiązek, no ale też wielka przyjemność. Berliny to przede wszystkim każda z Was, która siedzi dzisiaj na widowni. Każda z nas ma w głowie taki pamiętnik i zeszyt niezapomnianych wspomnień. No i oczywiście Berliny to pani Majka. Pani Majko, skąd pani bierze tyle energii, żeby oddzielać tą swoją energią jeszcze nas wszystkie, które czasami miałyśmy chwilę zwątpienia, czy życiowego, czy muzycznego, ale wtedy pojawiała się pani Majka zawsze z dobrą radą i za to dziękujemy. Berliny dla mnie to każde wakacje, każda przerwa świąteczna, każdy wolny czas, który ostatecznie nie jest wolny, bo spędzamy go tutaj razem w ratuszu, śpiewamy i mimo tego, że czasami chciałoby się zostać w domu, to jest to najlepszy sposób do spędzenia wolnego czasu z najlepszymi ludźmi. Berliny dla mnie to ogromna część życia, bez której wszystko byłoby inne, ponieważ nie poznałabym tylu wspaniałych ludzi, którzy stali się moimi najlepszymi przyjaciółmi, z którymi mamy swój własny sposób porozumiewania się i swój własny humor. Michał Juszczakiewicz. Ania Szatybełko, witamy. Dla nas to również jest spotkanie po latach. Witamy Państwa serdecznie na wyjątkowym koncercie.
Wyjątkowym dlatego, że rzadko chyba zdarza się w Polsce, że zespół, który z założenia miał być zespołem dziecięcym, staje się jednym z najbardziej rozpoznawalnych zespołów dziecięcych w kraju, a także chyba jednym z najbardziej utytułowanych, możemy to śmiało powiedzieć. No i ja również od 8 roku życia mam przyjemność być częścią tego zespołu. To święto zespołu i święto założycielki Marysi Seybert, także wielkie brawa jeszcze raz dla solenizantki. Wydaje mi się, że ponieważ Marysia ma lat 35, prawda? Tak, już to ustaliliśmy. Więc zaczęła bardzo wcześnie, jak się domyślacie, prowadzić ten zespół, a energii ma jak 18-latka i wszyscy się dziwimy, skąd bierze tyle energii i tej miłości wobec najmłodszych. No ja mam przyjemność już od kilkudziesięciu lat znać właśnie Marysię i Balbiny i mogę powiedzieć tylko tyle, że i zaświadczyć, że kiedy wspólnie pracowaliśmy przy programie Od Pruszka do Opola, nigdy na ponad 300 programów, nigdy nie musieliśmy powtarzać żadnego z nagrań piosenek w związku z błędem chórku, który z nami pracował. Brawa dla najmłodszych, niesamowicie utalentowanych ludzi. Podczas tego wieczoru serdecznie witam władze miasta Malborka z burmistrzem panem Markiem Harzewskim na czele. Witamy także przedstawicieli władz powiatu na czele z panem Waldemarem Lankowskim. Witamy również wicedyrektor Muzeum Zamkowego, panią Beatę Stawarską i kierownika karwanu, panią Jagodę Saj. Dziękujemy, że po raz kolejny możemy nasze koncerty realizować właśnie w tym wspaniałym miejscu. Witamy dyrektora Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, pana Krzysztofa Andruszkiewicza oraz wszystkich przedstawicieli placówek i kulturalnych, i edukacyjnych w Malborku i, jak domyślam się, nie tylko. Oczywiście witamy również naszych przyjaciół zespołowych. Wiemy, ja widzę stąd, widzę trochę Balbin, widzę trochę gości, trochę przyjaciół zespołu. Oczywiście witamy również przewodniczącego Rady Miasta Malborka, Pawła Dziwosza. I przewodniczącego Rady Powiatu, pana Krzysztofa Osijewskiego. No i cóż, to tyle z oficjalności na początek. Zaczniemy nasz koncert blokiem świątecznym. Święta są już za nami, ale jako że ten koncert w pierwotnej wersji miał się odbyć troszeczkę wcześniej, postanowiliśmy z sentymentu zachować część repertuaru świątecznego i jako że wciąż jesteśmy w tym okresie, w którym kolędy i piosenki świąteczne wolno nam śpiewać, to pozwolimy sobie z tej okazji oczywiście skorzystać. Śpiewanie kolęd to jest taka tradycja zespołu Balbine co roku na początku roku. Przy okazji świąt albo przy okazji jeszcze w ogóle tego czasu styczniowego staramy się organizować koncerty kolęd. Zwykle podczas tych koncertów staramy się, żeby to były także charytatywne koncerty. Mamy na koncie dużo koncertów dla Stowarzyszenia Miś, a także między innymi dla Szymona Mazurczaka. I dzisiaj pamiętajmy o tym, że właśnie zbieramy środki dla Szymka, który, tak jak wiemy, no, widzi świat, tylko trzeba go wspierać teraz po prostu, żeby poza tym, że widzi ten świat, żeby jak najbardziej potrafił przywrócić władzę nad swoim ciałem, żeby mógł cieszyć się życiem. Zapraszamy serdecznie, przy wejściu mamy 3 puszki, prosimy o wrzucanie tam datków, my zaraz udamy się z Anią tam wrzucić nasze środki. Jasne. Oczywiście też się dorzucimy, ale dodam Państwu, że mama Szymona również jest jedną z nas, jedną z Balbin. I Beatę również zobaczymy dziś na scenie. Moi drodzy, brawa dla nieodzimie. Oczywiście pokażemy, jak mamy gorące serce, jak się dorzucimy do wsparcia, bo tych środków nigdy zadość. No a my możemy powoli, Aniu, chyba zapowiedzieć pierwszy blok kolędowy. Myślę, że tak. Postaramy się, żeby ten koncert nie był przegadany, tylko żeby była to jednak taka muzyczna dawka energii, ale trochę też powspominamy sobie, będzie trochę motywów historycznych, trochę wspomnień, trochę zabawnych anegdot zespołowych, także zapraszamy Was do wysłuchania pierwszego bloku. No i pierwszy blok będzie o czym? Usłyszymy teraz studio wokalne Balbiny, czyli Balbinki
Balbiny, Balbineczki i Ajram oraz również gości zespół ze Sztumskiego Centrum Kultury Eski Floreski, a usłyszymy 7 kolęd i będzie to coraz bliżej święta. Eski Floreski 7 osób plus wszyscy, Cicha Noc, Balbina Kapella, Gdy się Chrystus rodzi, Balbinki, Mario, czy ty wiesz, Balbiny, Noel, to starszy Ajram, Psalm o Gwieździe, starsze Balbiny i na zakończenie Gloria. Zapraszamy. Hold me back.
przed Państwem wystąpiły balbiny! Czyli balbinki, balbiny, balbineczki i Aira! Oraz goście ze Sztumskiego Centrum Kultury Eski Floreski! Cóż za tłumy na tej naszej scenie się zrobiły! Tyle nas jest tych balbin, panie Michale! No, myślę, że energia, duch w narodzie jest, no i duch w balbinkach jest. Podobało się? Tak! Tam z prawej strony państwa bardzo przejęta dziewczyna, przemiła, właśnie głosowała, jest na tak, jest na tak. No ale, moi drodzy, piosenek jest mnóstwo, więc przedstawiamy kolejne. W 2013 roku spełniło się jedno z największych marzeń naszej pani Majki, czyli musical. Wiemy od lat, że pani Majka bardzo chciała, żeby jakiś musical powstał. No i w 2013 właśnie ze swoimi podopiecznymi przygotowała pierwszy musical. Było to Nasze Radio Ptasie, które wystawiono w Malborku aż 11 razy. 11 razy, a spektakl, który tak z sukcesem tutaj był grany w Malborku, wyreżyserował Cezary Domagała, aktor, reżyser musicali dla dzieci, autor tekstów piosenek. To wielkie marzenie Marysi, to również i piękne wiersze polskich poetów, w tym wiersze Juliana Tuwima. Za chwileczkę usłyszymy trzy utwory z tego musicalu, a będą to Kraina Zabawek w wykonaniu balbinek, Stuknięci w wykonaniu balbineczek i eseczek oraz Chcemy, a wykonają ten utwór balbinki. Aniu, to my zamieniamy się w słucha, scenę oddajemy młodym geniuszom. I zapraszamy do Krainy Zabawek. A swoją drogą, brawa dla Ani, śpiewała. Słyszeliście? Ja dzisiaj będę dla Państwa taka wielozadaniowa trochę. Ania, to i dziennikarka, moi drodzy, i piosenkarka. To tak właśnie jest z tymi balbinkami i z Marysią, że tu w Malborku jest to bijące serce polskiej muzyki i wartościowe dzieci tutaj po prostu nabierają powera na pozostałą część życia. Oddajemy im scenę.
będzie to trochę posprzątać, ale tym zajmiemy się później. Tak, w trakcie kolejnych występów my to razem z Anią jesteśmy przygotowani. Z miotłami. Tak, razem z Wami zrobimy porządki, natomiast no, zmieniamy kompletnie opowieść. Tutaj mieliśmy Czarka Domagałę, świetne teksty, świetna muzyka i doskonałe wykonanie. No ale teraz trochę o podróżach. Trochę o podróżach i trochę o karierze międzynarodowej. Dzięki temu, że od dziecka wielu z nas śpiewa w zespole Balbiny, mieliśmy okazję, możliwość, a także zaszczyt reprezentowania nie tylko Polski, ale przede wszystkim Malborka na arenie międzynarodowej. Zwiedziliśmy tak naprawdę pół świata. Byliśmy w Niemczech, w Mołdawii, byliśmy w Bulgarii, we Włoszech, ale na Węgrzech. Aniu, tobie już no, wyrosłaś, nie udało się pojechać do Japonii. Nie zdążyłam do Japonii dojechać, ale moi koledzy z zespołu oczywiście tam byli, koledzy i koleżanki, mówili, że było wspaniale. No i to było kolejne marzenie, które zespół miał w planach i które udało się zrealizować. Była to wymiana młodzieży. Zespół Balbiny pojechał do Japonii, a później japońscy przyjaciele przyjechali do Malborka. Tak, byli w Japonii Malborczanie, tak chyba się odmawia, tak? Malborczanie? Tak, byli tam 10 dni. Byli tam 10 dni, potem Japończycy tu przyjechali. Malborczycy. Japończycy. Panie burmistrzu, jak się mówi? Mieszkańcy Malborki. Pytamy u źródła. Można powiedzieć, że miasto ma szczęście do burmistrza. Dziękujemy serdecznie. I moi drodzy, no właśnie, tutaj przyjechali Japończycy, mieszkańcy Japonii przyjechali też. I mieszkańcy Japonii oczarowali wszystkich swoim tańcem. Natomiast, no powiemy tak, że wspomnimy teraz to, co się działo. Mamy 6 utworów. I no, pierwszy to jest jakiś straszliwy hicior, bo to Wiedźmin. Tak, piosenka z Wiedźmina, ale tutaj warto wspomnieć, że zespół Balbiny podczas tournée po Japonii pokazał się nie tylko z takiej rozrywkowej, popowej strony, ale na potrzeby tego wyjazdu powstał specjalny zespół o nazwie Cantus Mariae, występujący właśnie z repertuarem muzyki dawnej. I też w tej odsłonie, w trochę innym wydaniu zobaczymy właśnie zespół. I oczywiście od tego czasu występuje, ja też słyszałem, świetnie brzmią i doskonale wpisują się tutaj w Malbork. Także no, kolejna wspaniała wizytówka, a więc wracamy do tego repertuaru. Rozpoczniemy, jak to mówią, tak mówił Hitchcock, zaczniemy od trzęsienia ziemi, a potem będzie jeszcze mocniej, a więc zaczynamy od Wiedźmina w wykonaniu Balbin, potem Filomela a cappella. Później będzie Błogosławiony Człowiek, Santa Maria i Wiązanka Ludowa. A Czerwone Korale już nie? Czerwone Korale dzisiaj sobie odpuścimy, bo Państwo już wielokrotnie ten utwór słyszeli, ale na pewno na niejednym koncercie również go jeszcze usłyszycie. Zapraszamy serdecznie i no, dajemy scenę młodym artystom, a ja już zacznę sprzątać. Ja chyba też coś zbiorę przy okazji. Thank you.
Błogosławiony człowiek, co się tak sprawuje, że w ramienie pobożnych ludzi nie wstępuje. Swobodnie grzeszącym i nigdy nie obcuje. Na śmiechcow się spraw boskich w stolice wiaruje. Przeto się nie pobożni
babcia zawsze powtarzała takie stare rosyjskie przysłowie: ciszej idziesz, dalej zajdziesz. I chyba to się sprawdza w branży artystycznej, bo przy ciężkiej pracy sukcesy same powinny robić hałas, oczywiście przy odpowiednim balansie pokory i pewności siebie. I tego nas zawsze uczyła pani Majka. To brawo pani Marysiu, ale można powiedzieć, że babcia miała rację, ale z drugiej strony głośniej śpiewasz, to cię lepiej usłyszą, powiedziałbym w ten sposób. Szczególnie tutaj w zamku. Tak, i Ania również się stosowała zawsze do tego, stąd, moi drodzy, te liczne sukcesy. 35 lat działalności, ale sukcesów więcej niż 35. Ja tylko wymienię część z nich, jeżeli pozwolicie. No więc na pewno tak, słuchajcie. Marysia urodziła się w roku 1985, tak, Marysiu? Czyli wtedy, kiedy na świat przyszły Balbiny. I zaraz zaczęła pracować z młodzieżą, od razu po urodzeniu. Słuchajcie, i no, prowadzi oczywiście Balbinki do dziś, nie trzeba wam tego mówić. I bardzo szybko ta grupa stała się popularna nie tylko w Malborku, ale i w całej Polsce. Nie przypadkiem, kiedy myśmy szukali jakiegoś dobrego dziecięcego chórku do programu Przedszkola do Opola, słynna Krysia, kochana Kwiatkowska, powiedziała: no tylko Balbinki, tylko Marysia Sajbert z Malborka, także już wiedziała to dzięki... A warto zaznaczyć, że tak, wyhaczyła Balbiny na jednym z festiwali dziecięcych. I wtedy padła właśnie propozycja, żeby to Balbiny towarzyszyły młodym wykonawcom w programie od przedszkola do Opola. No ale to tylko jedna z przygód Balbin, bo było ich znacznie więcej. Słuchajcie, no... programów to było blisko 200 z Balbinkami od przedszkola do Opola, ale były też inne programy. Przypomnijmy, Szansa na sukces. Brawa! Szansa. No właśnie, potem Mam talent. To już nie pamiętam dżingla. Później było wiele innych, ale my tylko te najważniejsze: Śpiewaj i walcz, X-Factor. Był Idol oczywiście, jest z nami Patrycja Jewsienia, która Malbork reprezentowała w Idolu z wspaniałymi efektami, a pierwszą dziewczyną, która w Idolu zaśpiewała w pierwszej edycji, była Karolina Sumowska, która jest z nami sercem, ale koncertuje właśnie na Wyspach Kanaryjskich, także niestety nie mogła być, ale dziewczyny przesyłają buziaki do państwa. Moi drodzy, no Karolinka, ja pamiętam je wszystkie, Anię też pamiętam, jak występowały w programie Przedszkola do Opola, to tak to kolana mniej więcej sięgały wszystkie i myśmy tak po prostu na tej scenie tak nosili, to maleństwa były, no teraz nam porosły bardzo, bardzo, Tadziu też wzrósł olbrzymie, w olbrzymi sposób. No co jeszcze było? Voice of Poland? Voice of Poland były programy muzyczne, Skakanka, Pod pięciolinią, to były też takie programy, których już dziś nie ma na antenie telewizyjnej, ale było The Voice of Poland oczywiście. Ale pamiętajmy tak, no nie ma dzisiaj z nami Paulinki Czapli, bo niestety, ale w rodzinie jest wielka uroczystość chrzciny prawdopodobnie, tak? Tak, no niestety nie mogła być, ale... Ale pamiętamy ją z wielu, wielu występów tutaj w Malborku, ale też pamiętamy, trudno jest przebić się na scenę ogólnopolską. Paulince się to udało i 2 lata temu pamiętamy twój talizman, taki super kawałek, który śpiewała. Tak, to był singiel Pauliny, a warto zaznaczyć, że Paulina Czapla zachwycała swoim śpiewem w programie Must Be The Music, a teraz będzie walczyć w wydaniu specjalnym programu Szansa na sukces o udział w Eurowizji. Preselekcję z jej udziałem już 9 lutego na antenie telewizji polskiej w Dwójce. Słuchajcie, ona nas nie słyszy, ale brawa dla niej olbrzymie. Moi drodzy, trzymamy kciuki. No i moi drodzy, Tadek Cyber to jest w ogóle zjawisko moje, bo ja pamiętam, on był bardzo mały, jak się pojawił w programie. Ja go nosiłem w tej kieszeni lewej, tutaj go nosiłem i potem go tak ustawiałem na scenie. Tadek śpiewał z dziewczynami, myśmy go nazywali taki Rodzynek właściwie, bo on jako jedyny chłopak wśród tych dziewczynek się pojawiał. Ptyś od Balbinki. Ptyś i Balbinki, tak, Ptyś. No i Tadeusz, co będę dużo mówił, wszyscy wiemy, Voice of Poland i słuchajcie, no przecież to był zwycięzca dla nas wszystkich, prawda? Słuchajcie, no... Na naszych oczach działa się niesprawiedliwość, ale powiedzmy inaczej, rozmawiałem z Tadkiem, tak mi bardzo dobrze. Posłuchajcie, przewróciło mu się kompletnie w głowie, jakby zwyciężył. A tak spokojnie idzie po zwycięstwo jak po swoje. No i moi drodzy, brawa dla Tadka. A teraz Ania.
szaty bełko. Też była maleńka, też nam wzrosła i teraz jest i piosenkarką śpiewa, ale jest też i dziennikarką, prowadzi program w Polsacie. No, osoba wielu talentów. Za chwilę ten set muzyczny to zacznie się właśnie od występu Ani. No tak to już jest, że telewizja wciąga. Kiedy jako dziecko rozpoczęłam swoją przygodę w programie Od przedszkola do Opola z pracą przy produkcji telewizyjnej, tak naprawdę nie widziałam dla siebie innego zawodowego miejsca niż praca głosem. Ale do Opola trafiłaś. Do Opola trafiłaś w 2010 roku po zwycięstwie w Śpiewaj i Walcz. Słuchajcie, debiuty opolskie, czyli zrealizowała swoje marzenie. Od przedszkola do Opola! Opola! Dziękuję. Uwaga! I zaczynamy! Brawa! Ale gdzie jest Opola? 130! Rozwaliliście Opolskowierz! Będziecie płacić! Ale teraz wracamy już do występów. Trzy piosenki. Jako pierwszą zobaczymy Anię Szatybełko, Wracam do domu, potem Alicja Kuszowska i utwór Freedom w wykonaniu Airam, zespołu Airam, a więc Aniu, scena jest twoja. Ja oddaję moje akta. Biorę akta, będę je, RODO jest, nie zajrzę, nie będę warszył. Ania Szatybełko, proszę bardzo, brawa. Wracam do domu.
dla tych, co odeszli. Thank you.
Freedom. Po takim akcencie Freedom to nie mamy wyboru, musimy przejść do Krzyżaków. Musimy przejść do Krzyżaków. Ja byłem świadkiem tych wydarzeń rok temu. To po prostu powiem tak, że no wszyscy patrzyli i nie mogli uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Marysia mi się zwierzyła, że kiedy rozpoczynała próby, a postanowiła wziąć tylko ekipę od siebie oraz młodzież z pierwszego LO, prawda, Marysiu? I pierwsze próby, no to było doświadczenie trudne. Było trudne doświadczenie, oni po prostu wskoczyli po same uszy w musical i wiecie, świetnie poradzili sobie doskonale. No ten musical, wiemy o nim świetnie, to musical, który tutaj reżyserowała Majka Seibert. Wspierali ją oczywiście tutaj i Tadek Seibert, Agata Kujawa, Wioleta Jankowiak. Libretta zaadaptowały Maria Keńska-Wyszyńska i Monika Pozorska. A wszystko to oczywiście to spektakl, który doskonale znamy. On już wcześniej funkcjonował, jeździł po Polsce, występowali w tym musicalu najbardziej znani polscy wokaliści, a teraz okazało się, że młodzież malborska w niczym im nie ustępuje. A więc co, no chcecie próbkę tego musicalu? Będziecie ją mieli. Utwór pod fałszywym znakiem. Rock opera Krzyżacy Junior. Prosimy o brawa. Do końca nie byliśmy pewni, ale jednak przez to radość była jeszcze większa, kiedy wszystko się udało i wystawiliśmy i prapremierę w czerwcową i teraz zagraliśmy znowu premierę w malborskim karwanie i tutaj w Sztumie. Ciężką pracą naprawdę da się osiągnąć rzeczy, które wydają się kompletnie nieosiągalne. Też taka wiara w innych, też wiara innych w nas, to jest czymś, co strasznie poczułam, bo nawzajem się wspieraliśmy bardzo. Zrobienie musicalu to jest naprawdę wiele godzin pracy, nauki, współpracy z ludźmi, z którymi się dopiero poznaję. Co prawda teraz się przyjaźnimy, jesteśmy, naprawdę mamy dużą więź między sobą. Ja podczas wszystkich spektakli, jakie wystawialiśmy, czyli łącznie 7, przeżywałam strasznie dużo radości, strasznie dużo stresu, ale też takiej satysfakcji. Teraz po tym ostatnim występie już czuję znowu ten niedosyt i znowu chciałabym jeszcze jutro wrócić tutaj i znowu dać siebie jeszcze więcej i jeszcze więcej. No a niestety nie mogę, dlatego bardzo duży niedosyt, ale mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze pokazać to, może jeszcze szersze widowni i będę mogła znowu poczuć tę radość z bycia na scenie. Zawsze już po takich emocjach, jak ten ostatni koncert, to tak sobie pomyślałam, że może trochę szkoda, bo naprawdę oni byli tacy piękni, tacy pełni emocji i chęci występowania, nauki przede wszystkim, bo tak jak mówię i mówiłam już, większość z nich to byli ludzie, którzy właściwie przed rokiem zaczynali śpiewać, nie ucząc się wcześniej, więc to też wielka ich praca osobista i takie zaangażowanie. Także nie no, na pewno jest to taka satysfakcja, że może pomyślę, bo fakt, że zmęczenie jest, ale no, przewaga jest tego, ile jest tego piękna wśród tych młodych ludzi. I strasznie mam nadzieję, że spotkała się jeszcze w tym składzie.
te tłumy wykonawców powoli schodzą ze sceny, a było ich oczywiście znacznie więcej w musicalu. To dzisiaj tylko drobna próbka to tego, prawda, co działo się na scenie. Moi drodzy, ale też tłumy były na scenie, ale jestem przekonany, że równie wielkie tłumy były przed telewizorami niedawno temu, a Malbork pustoszał. To prawda. Ulice były opustoszałe. O godzinie 20 żywej duszy. Tak, i to niestety, no nie, Polacy teraz dosyć słabo grają w piłkę nożną, ale to jak za czasów kiedyś oczywiście Górskiego, bo to nie możesz ani tego pamiętać oczywiście, ale my z panem burmistrzem pamiętamy tę chwilę, więc Tadziu mniej więcej podobne emocje wzbudzało na pewno w Malborku, ale, no wiadomo, Voice of Poland, trzecie miejsce, Tadeusz pięknie śpiewał, ale co istotne, a wy o tym świetnie wiecie, bo wy poznaliście dzięki Marysi Seybert kulisy sukcesu. Nie ma sukcesu tak, który zdarza się od przypadku. Te wszystkie sukcesy to często w wypadku 20-paroletnich osób kilkanaście, 15 lat pracy od 5-6 roku życia i dopiero wtedy możemy docenić, jak wielki wkład jest instruktorów i jak wiele wysiłków wkładają ci młodzi artyści, żeby zaistnieć na rynku muzycznym w Polsce. To jest bardzo często taka droga małymi kroczkami na szczyt, bardzo często z ciężkim tobołkiem na plecach. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale ci, którzy chcą spełniać swoje marzenia, nie zatrzymują się w tej drodze. Trzymaliśmy kciuki, wysyłaliśmy SMS-y, zachwycaliśmy się każdym występem Tadka. I to wcale nie dlatego, że się znamy. No jesteśmy oczywiście niesamowicie dumni. Nie, zachwycaliście się, bo wy się naprawdę znacie. Tak, my się znamy na muzyce. Od dziecka, znamy się na muzyce, znamy się, dlatego jako przyjaciele z zespołu trzymamy kciuki. Cieszymy się z każdego sukcesu, jednego z nas, bo zespół Balbiny to od zawsze była jedna wielka rodzina. To nie było tak, że my spotykamy się w Domu Kultury, idziemy do domu i nasze relacje się kończą. My zawsze się przyjaźniliśmy. Ja jeszcze tutaj a propos naszych występów wspomnę, że kiedy wyjeżdżaliśmy na nagrania programu Od przedszkola do Opola, no to pani Majka była takim trochę pedagogiem, ale także nauczycielem, no i trochę drugą mamą. Bo to nie było tak, że my nagrywaliśmy programy, a szkoła szła w odstawkę. Nie, nie, nie. Pani Majka pilnowała, że w pociągu czytaliśmy lektury, w hotelu po nagraniach odrabialiśmy lekcje, bo przecież nie mogliśmy zawalić szkoły. Są tutaj przedstawiciele szkół również, no i wiedzą, że tutaj nie ma gwiazdorzenia. Scena sceną, pasja pasją, ale szkoła też jest ważna. I słuchajcie, no tę szkołę teraz możemy śledzić słuchając Tadeusza, a zaśpiewa nam kilka utworów. Zacznie oczywiście od swojego hitu, którym zachwycił jurorów programu The Voice of Poland. Będzie to oczywiście Spragniony. Wiem, że niektórzy z was przyszli tutaj po to, żeby właśnie tego utworu na żywo posłuchać, a nie tylko przez ekran telewizora. Ale żeby już wam się kompletnie od tej radości w głowie poprzewracało, to nie ostatni utwór, bo Tadek jeszcze wykona Lubię wracać tam, gdzie byłem. No i później dołączy do niego reszta artystów. No i cóż, oddajemy scenę naszemu Tadkowi, tak? Tadeuszowi. O nim pisał Mickiewicz, utwór Pan Tadeusz, więc szacun, szacunek. Wiesz, coś wiedział. Co dzień na
Ja lubię bardzo dużo gadać, podobnie jak moja mama, ale postaram się zwięźlej na temat. Lubię wracać tam, gdzie byłem. To słowa Wojtka Młynarskiego, pana Wojciecha Młynarskiego, który niestety już z nas nie ma, już z nami nie ma, muzykę Zbigniewa Wodeckiego. I to właśnie taki utwór i takie słowa, które myślę do końca swojego życia będę sobie śpiewał i kojarzyć będzie mi się z nimi Malbork, bo tutaj zaczynałem, tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki, tutaj się urodziłem i na samym początku chciałbym wam, państwu serdecznie podziękować za to wsparcie, które mi daliście podczas programu. I teraz brawo dla państwa. To nie była łatwa decyzja dla mnie, pójście do tego programu. Myślę, że wszyscy, którzy mnie znają tak bardzo dobrze, wiedzą o tym. Ale zdecydowałem się i też nie sądziłem, nie przeczuwałem, że ten utwór będzie tak miło odebrany. Bo zawsze powtarzam, że po prostu robię to, co kocham najbardziej. Czyli śpiewam. I tak jak śpiewałem przed tym programem, tak śpiewam po tym programie. I nic, mam nadzieję, we mnie się nie zmieniło. Tak więc jeszcze raz państwu serdecznie dziękuję. Sprawiedliwy. W niebezpiecznym pośpiechu.